Cześć, witajcie, z tej strony Graku. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić fałeski, w których byłem oraz w której aktualnie jestem. Chciałbym, żebyście zobaczyli moją historię, jak to wszystko wyglądało, jak to kształtowało się na przestrzeni lat, co fałeski mi dały, co było fajne, co było niefajne, dlaczego się zwalniałem, dlaczego zmieniałem fałeski i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą firmą, którą miałem w 2013 roku, była to taka pseudofirma, która była moja, z tym, że zlecenia, gdzie, kiedy mam jechać, pisała mi osoba z zewnątrz. Była to firma Beeple, taki skin stworzony na wzór firmy z Łasina, takiej realnej. To nie ma się tutaj, co tutaj rozwodzić nad tym tematem, to nie było ciekawe. Drugą fałeską, a tak właściwie pierwszą prawdziwą fałeską, był paprocki transport. No i w tej fałece poznałem naprawdę masę kluczowych osób, które potem przewijały się i do dzisiaj przewijają się non-stop gdzieś tam na tym rynku, które kojarzę, znam. No i cały czas towarzyszą mi lub po prostu się wręcz przeciwnie nie lubimy. No i ja do tej firmy dołączyłem 23 marca 2014 roku, miałem wtedy 13 lat. No i tak jak wspominałem, poznałem kilka fajnych osób i to następnie ta firma przekształciła się w firmę TeamTrans i to traktuję jako kolejną fałeskę, bo zmienił nam się trochę skład. Jak wiadomo, wśród ludzi występują konflikty, zaszedł pewien konflikt, zmienił nam się skład, no i to traktuję jako drugą fałeskę. Tam byłem najdłużej. Okres trwania TeamTransu na rynku to było około 1,5 roku, albo mniej więcej pod tą wartość. No i tam wspominam tą fałeskę najlepiej. Tam były zarwane nocki, wspaniała atmosfera, zgrana ekipa. Nie było między nami raczej kłótni, żadnych problemów. Naprawdę byliśmy zgrani, fajni. Codziennie się wchodziło z przyjemnością na TeamSpeaka. Codziennie ktoś był. No zresztą możecie sobie posłuchać sami, jak to było. Ten se nagrywa, zobacz. Nagrywaj go, nagrywaj. To jest ten, co przyjechał bez przeglądu prawie. Tak. Luka, będziesz wypominał? Tak. Wiąże się z tą fałeską naprawdę sporo niesamowitych, śmiesznych historii, jak i też nie do końca przyjemnych rzeczy. Fałeska zakończyła swój żywot jakoś w maju 2015 roku, no i rozstaliśmy się pewną ekipą z pewnymi osobami, no i takim sposobem było nas jeszcze mniej, a wszystko zaczynało się w Paprockim. Następnie założyliśmy firmę Mistball, która miała być naszą firmą, miała być lepsza, ale właściwie to nam nic z tego nie wyszło. To był no po prostu to był niewypał. Zwolniliśmy się, zakończyliśmy działalność i przerzuciliśmy się na firmę Aspen Logistics. Ta firma była naprawdę firmą specyficzną, bo ile szef był normalny, był w porządku, gdzieś tam załatwiał fajne grafiki, zajmował się jako tako tą firmą, to w samej firmie jej głównym, że tak powiem, miejscem spotkań było gadu-gadu, gdzie wszyscy mieli ponoć ponad 30 lat. Nam to się jak najbardziej podobało, no bo to była dojrzała atmosfera, świetnie się tam powinniśmy czuć, ale szybko okazało się, że są to po prostu dzieciaki po 12, 13, 14 lat. No i nie do końca nam się to odpasowało i uciekliśmy stamtąd w dość szybkim tempie. Kolejną fałeską, i to jest teraz taki okres, w którym te fałeski się dość szybko zmieniały u mnie. Niestety, choć ja tego nie lubię, one się dość szybko zmieniały. Następną fałeską było Golden Lines. No Golden Lines to jest chyba fałeska, której nikomu nie trzeba przedstawiać. W tej chwili jej historia sięga ponad 10 lat, bo została założona bodajże w 2008 roku. No i system tam pisał MZ Toya, jeżeli ktoś nie wie, kto to jest, możecie sobie sprawdzić na YouTubie. System tam pisał MZ Toya, taki właśnie fan transportu. I wszystko to było naprawdę fajne. Świetnie tam działał ten system, on był bardzo zaawansowany. Niestety zarząd po tych 10-11 latach miał już lekką zlewkę na przyjmowanie nowych, na tej trzymanie takiej ekipy, atmosfery. No i ja jako świeży pracownik, no nie czułem klimatu tej firmy. Na szczęście spotkałem tam też parę fajnych osób, z którymi założyliśmy sobie firmę podwykonawczą. Było to IAS FPG. Były skiny, była baza, było wszystko, ale jednak gdzieś tam nad nami cały czas siedział ten zarząd i to było punktem zapalnym do tego, że trochę wydymaliśmy naszego serdecznego kumpla Sebastiana razem z Przemkiem,
z którym zresztą byłem w paprockim Team Transie, Mist Polo i tak dalej, i tak dalej. No i przeszliśmy na VS-kę swoją. Ja wraz z Przemkiem założyłem sobie MTT Bydgoszcz. Tak nazywała się ta VS-ka. To była moja VS-ka, miałem ją ponad pół roku. Mieliśmy TeamSpeaka, forum, bazę, jakieś tam specjalne zlecenia, konwoje firmowe. Wszystko było, myślę, że na dobrym poziomie. Zaczynaliśmy tą firmę w 4 osoby. Następnie rozrośliśmy się do około 10 stałych osób, no i takich kilku stałych bywalców na TeamSpeaku, co jest moim zdaniem najważniejszym elementem budowania VS-ki, właśnie ten TeamSpeak, kontakt z ludźmi i budowanie ekipy. Pamiętajcie, bez ekipy nie ma niczego i to powiem wam ja, to powie wam Dandy i to powiedzą wam wszyscy, którzy w ogóle kiedykolwiek byli związani z tym rynkiem VS-ek. Tak po prostu jest. Jeżeli macie ekipę, to nie potrzebujecie super systemów, super skinów, bazów, cuda wiantków na kiju. Po prostu liczy się to, że wy jesteście z ekipą i robienie kilometrów wspólnie, bez sensu nawet, jest fajne. Tak było w Team Transie. No ale już przechodzę z powrotem do mojej VS-ki. Wtedy współpracowałem z kilkoma innymi VS-kami, z EVT, z Intraco. No i właśnie z prezesem Intraco poznałem się w MTD. I znajdziecie do tego odniesienie w dalszym punkcie tej historii. Przechodzimy dalej. Zakończyliśmy działalność z MTD Logistic. Nie, sorry, MTD Bydgoszcz. To była moja VS-ka. Z tym zakończyłem robotę i przeniosłem się do TTP Logistic. Tam byłem kilka miesięcy, bardzo mi się tam podobało. Był fajny, przyjemny system zbudowany na przeglądarce, napisany bodajże w PHP. Była apka, która nadzorowała mnie jako kierowcę i pokazywała wszystkim na mapce, gdzie jadę, z jaką prędkością. Naprawdę mi się tam podobało. Była fajna ekipa, był fajny zarząd. Wszystko było jak najbardziej do dogadania. Jednak w pewnym momencie chłopaki z TTP wprowadzili pewne obostrzenia na temat prędkości. Mimo tego, że nie mam zwyczaju przekraczania prędkości jakoś bardzo, no to ugodziło mnie to i powiedziałem, że jeżeli oni to wprowadzą, to ja się zwalniam. No i wiecie co? Wprowadzili. No i się musiałem zwolnić. No więc się zwolniłem i od tamtego czasu miałem dość długą przerwę w VS-kach. Niestety, albo stety, pewnego pięknego dnia dostałem takiej weny, że pojeździłbym sobie u kogoś. Spróbowałbym. No więc zgłosiłem się do bardzo atrakcyjnie przedstawionej firmy MTT Logistic, której prezesa z tego miejsca jak najbardziej pozdrawiam i ogólnie firmę jak najbardziej polecam właśnie za to, że zarząd ma normalne podejście do tematu, nie ma gniewania się, jest przyjemnie, jest dojrzałe podejście, fajne podejście z racji ekonomii, no i jak najbardziej rekomenduję tę firmę. Niestety musiałem się zwolnić, ponieważ nie wyrabiałem wszystkich norm takich kilometrowych. Tam była kilometrówka 10 tysięcy miesięcznie. No i ja z racji na Poland Rebuilding, z racji na inne obciążenia nie byłem w stanie tego wyjeżdżać, więc powiedziałem chłopakom, że sorry, ja wam nie będę zajmował miejsca, a nie chciałem też, żeby pode mnie były robione jakieś specjalne zasady, no bo co to, kurczę, graku, dziecko specjalnej troski, to takie nie powinno być. No i ostatecznie po kilku miesiącach przerwy zatrudniłem się w firmie, którą współprowadzi szef Intraco, którego poznałem w MTD, czyli Adam, i on wciągnął mnie, można powiedzieć nawet, że siłą, do MP Transport, który moim zdaniem jest chyba najlepszą VS-ką, w jakiej byłem. Nie zamierzam się stąd zwalniać, jest mi tu bardzo dobrze. Są lightowe podejścia do robienia kilometrów, ale zarazem nie ma takiego samopasu, wszystko jest utrzymywane w ryzach, użytkownicy są stale rozliczani z tych swoich kilometrów, no i bardzo mi się tu podoba. Tak wygląda moja historia. Zaczęliśmy ją w 2013 roku, a zakończyliśmy ją w 2019 roku. Moim zdaniem jazda w Polsce to jest naprawdę świetne doświadczenie. Ukształtowało to mój charakter i to, jak postrzegam świat, a przynajmniej tak mi się wydaje. Bo byłem cały czas wśród ludzi dojrzałych. To jednak, żeby prowadzić VS-kę, to trzeba być dojrzałym człowiekiem, bo to się współpracuje z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. No i to jest moim zdaniem kluczowe właśnie do prowadzenia dobrej VS-ki, dojrzałość i podejście. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!